Dobra, przejdźmy, słuchajcie, dalej, no ale to oczywiście jest moje tylko i wyłącznie zdanie. Tu jest kolejna sytuacja, jeżeli chodzi o trwałość, podobna sytuacja, natomiast tutaj urzeka mnie kolor i to jest MUA Luxe Velvet Lip Lacquer i to jest coś, co już Wy znacie, widziałyście, chwaliłyście i to jest ta taka przepiękna czerwień. Tutaj już łatwiej można wyjechać. Czyli trzeba precyzyjnie. Jeżeli chodzi o konsystencję, nawet spoko. Jeżeli chodzi o kolor, jest przepiękny. Bardzo mi się podoba ten kolor. Zupełnie znowu inaczej wyglądam tutaj w kamerce, a zupełnie inaczej w lusterku. Tutaj to jest kolor, słuchajcie, taki... No ja nie wiem nawet, czy Wy to po prostu zobaczycie, bo przekłamuje, no. Przekłamuje ta kamerka i to strasznie. Ja tu widzę taki czerwony, ale taki jakiś pomarańczowy. A to jest, widzicie? Nie wiem, może jakoś tak zbliżę, żebyście Wy mogły... Nic nie widać. Ja nie wiem, dlaczego ten kolor jest przekłamanym kolorem, słuchajcie. Nie mam żadnego pojęcia. Tu jest teraz takie, o, widzicie, dzienne światło. To jest taka czerwień, ale taka... różowa czerwień, to nie jest kolor, w ogóle wpadający w pomarańcz. Ja nie wiem, dlaczego to tutaj tak wygląda i zauważyłam, że jak miałam to chyba na albo filmiku, albo live'ie, to właśnie dokładnie tak samo to było odwzorowane. To jest przepiękny kolor i mega Wam polecam, jeżeli chodzi o kolor. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, słuchajcie, trwałość... no niestety, bardzo szybko zasycha, ale tak jak mówię, też się bardzo szybko... Czy się odbija? Nie odbiło mi się, ale dość szybko się właśnie ściera i tutaj już, o, te końcóweczki zawsze mam takie przetarte, no, także to zawsze mi się tak jakoś przeciera, ja nie wiem, ja nie mam po prostu chyba, nie mam ust przystosowanych, słuchajcie, do tych pomadek. Dobrze, weźmy sobie teraz mokrą chusteczkę, sprawdźmy jak to się nam smaże. Bardzo ładny kolor, ja Wam polecam, jeżeli chodzi o kolorystykę, ten kolorek to jest zest, czy jak tam kto chce. Polecam ze względu na kolor. Ja pamiętam, że ona mi się tak też trzyma raczej tak godzinę, dwie. Oczywiście ja zawsze coś podjadam, zawsze coś kurde wypiję. Bardzo ciężko schodzi. Jest ta, do której ja musiałam używać ten taki z klinika chyba nawet. No chyba tak, ten oleisty taki płynoincelarny. Z tym zwykłym, słuchajcie, jest dość ciężko. Kończą mi się płatki, słuchajcie, i jest problem. Ale muszą mi starczyć, no. Jest chyba mój ostatni płatek? Nie, przedostatni. Okej. Teraz mam MUA Makeup Academy Prism i to jest Base Coat. Zaraz tylko przypomnieć sobie muszę, czy to było matowe. To chyba nie było matowe, ale jest to też pomadka, słuchajcie, płynna. Średnio matowa, trzeba z nią uważać. Taka wiecie, no, że trzeba mieć rękę. Już czuję, że zasycha. Czujecie ten produkt na ustach. No jest matowe, robi się matowe. Kolorek? Taki, nie wiem, fioletowo-różowy. Tak bym go określiła. To taka fuksja. Widzę bliżej nieokreślony, znowu Wam pokażę. O, w tym świetle tutaj widzę, że zupełnie inaczej wyglądają te usta. Zupełnie inny jest ten kolor, usta wydają się takie pełniejsze. Jeżeli chodzi o kolor, nie mam raczej tutaj zastrzeżeń. Teraz kompletnie jakby tak zaschło, że prawie nic nie czuję i nie wiem, czy to nie jest ta, która właśnie się nie ściera. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale wiem, że któraś tutaj była taka, że ja byłam w szoku, bo mówię, chyba czy dzieci całowałam, czy coś, ja patrzę, się nie odbiło, także naprawdę tutaj akurat super rzecz. W ogóle nie czuć czegoś na ustach, słuchajcie. Nie wiem, takie dziwne uczucie, także mogę Wam polecić. Jest to MUA Makeup Academy, to chyba było też w jakimś chyba duo i chyba do tego duo był ten taki holograficzny jeszcze błyszczyk, tak coś mi się kojarzy, był fiolet, jeszcze był taki nudziekowy, także spoko, sprawdźmy jak się zmazuje. Bardzo ciężko, czyli znowu sytuacja się powtarza, znowu używam wody micelarnej, która już mi się, można by powiedzieć, że kończy. Płyn micelarny jak najbardziej daje radę. Dobrze, no i zastosujemy sobie ostatni produkt, a jest to produkt, wiecie co, czekajcie, muszę sobie osuszyć troszeczkę. A jest to produkt, jaki ja mam, już z jakiejś poprzedniej, starszej jakiejś przesyłki od mojej Moni. Najpierw sobie troszeczkę nałożę tego wypełniacza. Ale to chyba ona, a teraz czuję pieczenie, to chyba ona zamawiała bodajże, chyba, ja nie wiem, czy nie z AliExpress, nie mam zielonego pojęcia, 09 chyba numerek, mam nadzieję, że to widać, to jest Cmaadu, taka nazwa, chyba kojarzę, że to był jakiś czerwień, jakiś czerwony, nie, różowy, Long Lasting Liquid Lipstick. Ja nie wiem, czy to tylko nie jest produkt, o którym mi pisała Monia, żebym uważała, bo że trudno się ściera. Zobaczymy. Spróbujemy. Ja go jeszcze chyba nie używałam. Taki trochę metaliczny kolor. Pachnie owocowo. Dobra. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że te metaliczne kolory teraz to takie są na topie. Natomiast po pierwsze, ja się niezbyt dobrze z nimi czuję, to nie jest nabłyszczenie, to nie jest połysk, tylko właśnie taka, jak ja mam to określić, nie wiem, mi się to kojarzy z jakimś disco polo, nie wiem, nie umiem się określić, bo ja nie chcę też nikogo tutaj obrazić, jeżeli są osoby, które lubią taki efekt metalicznych ust, to jak najbardziej ja nie chciałabym tutaj, wiecie, nikomu nie jakby, ale się klei się, normalnie jak guma. Zobaczymy, czy to za chwilkę zaschnie. No nie wiem. Powiem Wam, że no 3 do 5 minut till completely dry, czyli trzeba jednak poczekać. Ale bardzo się teraz klei. No nie jest to kolor dla mnie, czyli ja nie lubuję się, ale się kleją usta. Jak nie moje, słuchajcie. Nie lubię efektu metalicznego na ustach. Ja nie wiem dlaczego, mi się to kojarzy z disco polo i z takim jakimś taką troszeczkę tandetą. No ale to moje oczywiście zdanie. Natomiast sam produkt zobaczymy. Wygląda na ustach naprawdę spoko. Głupie jest uczucie, że się bardzo, bardzo tak nienaturalnie czujecie. Tak jakbyście posmarowały sobie gumą do rzucia i teraz po prostu się ona odbija. Takie jest uczucie. Także jeżeli chodzi, słuchajcie, tutaj o cały przekrój moich tych wszystkich pomadek, zaraz jeszcze sobie to zmyjemy, tylko odczekuję właśnie chwilę. No jeżeli ktoś lubi, to może by i to polubił. Nie wiem jak z trwałością, podobno długo się trzyma. Głupie uczucie strasznie. Więc z produktów, które są na tak i które ja Wam serdecznie polecę, to będą to te produkty, jeżeli chodzi o mój wybór, czyli będzie to MUA Makeup Academy te Prism Base Coat, czyli te takie duo, potem MUA Luxe znowu Velvet Lip Lacquer, tu jest ze względu na kolor, tutaj ze względu na wszystko, Eveline Cosmetics, Long Lasting Formula Velvet Matte Lip Cream i ja mam Nude Pink 415, polecam serdecznie, oraz oczywiście Eveline Oh My Lips Matte Lip Kit Lovely Rose 08. Patrzcie jak się ułożyło, zobaczcie, na tak są dwa z Eveline i na tak są dwa z MUA. Jestem zdziwiona, a na nie raczej będzie to ze względu tylko na kolor mniej, trochę jak zasycha to faktycznie mniej się to klei, więc faktycznie trzeba odczekać, więc może być trwałe, gdyby to było matowe może bym się bardziej skusiła, lub błyszczyk gdyby to był na przykład, ale no to już wtedy nie byłaby to pomadka matowa i na pewno nie long lasting, także ja osobiście na nie, jeżeli chodzi o kolor, tutaj jestem na nie, bo bardzo szybko się ten produkt zjada, aczkolwiek przyjemnie się go aplikuje, no i tutaj o ile się nie mylę, to właśnie chodziło o chyba brak trwałości, tak mi się wydaje i chyba podkreślanie zmarszczek. Także też jestem na nie. Dobrze, ja nie będę... Tak, to zasycha. No i chyba nawet się zasycha i się nie brudzi, także spoko. Jak ktoś lubi efekt miedziany, taki nie miedziany, czy mówię, metaliczny na ustach, to spoko, to naprawdę ok. Dobra, schodzi tak się krusząc, tak się rulując. Oglądał, słuchajcie, przegląd moich pomadek w płynie matowych. Byliśmy przy ich temacie o trwałości, bo dzisiaj po prostu robiłyśmy sobie takie pierwsze wrażenie, czyli jakbyście w sklepie sobie zaaplikowały, ale piecze, jakbyście w sklepie sobie zaaplikowały, to czy byście się skłoniły, by kupić ten produkt, czy też nie. Także tak to wygląda. No i co? No i to by było na tyle. Ja idę zaraz robić kawę. Patrzcie jaki mam bałagan, ja Wam to pokażę, a co Wam nie pokażę? Zobaczcie. Tak to wygląda. Tu jest wszystko. Są ładowarki, są chusteczki, bo się przecież wycierałam. Są rzeczy, którymi się malowałam. Dalej cały czas wciąż, no, spakowaną mam jeszcze torbę z rzeczami od Asi, które jeszcze będę dla Was testować, dlatego leżą tu koło stoliczka. Tu z kolei też mam rzeczy, no co, jak, słuchajcie, jak vlog, to vlog, nie? Tu jeszcze mam rzeczy, które również będę testować, które już się wysypują, czyli tutaj są podkłady i też pomadki do ust. Tu jest pędzelek, o którym się dowiecie z jakiegoś tam filmiku, który będzie przed tym filmem. Może już będzie wysłany. I co? I tu mam jeszcze dwa błyszczyki, które cieszę się, że sobie przypomniałam, że w ogóle był taki piękny i fajny produkt od Rimmela i to były te Oh My Gloss. Też pamiętam, że miałam chyba albo prawie wszystkie kolory, albo większość i ja nie wiem, dlaczego ja zapomniałam o tym produkcie. Ja wczoraj go nosiłam pół dnia. Aplikacja cudowna, po prostu mogłabym tak, słuchajcie, siedzieć i do wieczora tak się miziać. Takie, nie śmietankowe, nie wiem czemu chciałam być śmietankowe, takie kremowe, takie super. Naprawdę długo się trzymał ten produkt mi na ustach, więc przepraszam Cię, mój Oh My Gloss. Patrzcie, jakie te Oh My Lips, Oh My Gloss, w ogóle podobne nazwy. Także produkt od Rimmela, ja nie wiem, muszę sobie o nim naprawdę przypomnieć, bo jest tego wart. Przejdę teraz z Wami, bo przecież jak vlogujemy, to chodzimy wszędzie, nie? Kawę nawet sobie razem zrobimy, a co? Dobra, tu stoi moja chałwa, więc chałwę posuwam. Czekajcie, dobra, jestem, no w tle tutaj jest ten mój taki, wiecie, te takie wiszące, co ja tam sobie biżuterię wkładam. Okej, zrobimy sobie kawcie. Wczoraj, słuchajcie, co mi się jeszcze przytrafiło, Wam powiem. Wczoraj w ogóle właśnie Gracjan wrócił z dworu, przyszedł tutaj i mówi: mama, woda! Ja mówię: jaka woda? O co chodzi? Okazało się, słuchajcie, że mi tutaj znowu ciekła woda spod, jakby, jak jest umywalka, nie umywalka, tylko zlew. O tu, zobaczcie, tu po prostu ciurkiem ciekła woda, pełno wody było na podłodze, także ja nie wiem, ale coś źle chyba mi wróży, jeżeli chodzi o wodę. Ja sobie muszę przeczytać horoskop, ja muszę w ogóle uważać na wodę i jak będzie padał deszcz, bo po prostu chyba zginę śmiercią tragiczną, chyba się utopię. Bez kitu, ja po prostu mam jakiegoś pecha do wody, naprawdę. Ja nie kumam, o co chodzi, ale woda mnie prześladuje. Nie mam zielonego pojęcia. To chyba jakaś kara za to, że Gracjana nie chciałam rodzić w wodzie. No, nie chciałam mieć porodu w wodzie. A przecież mi proponowali. Ja nie wiem. Nie wiem. Dobra, robimy kawcie. Zasypię sobie z półtorej łyżeczki. A co? Jeżeli chodzi o kawę, bardzo lubię Nescafe Espresso. Polecam. Taka bardzo drobno zmielona. Ja lubię tą konsystencję najbardziej. Mniej lubię te takie gruboziarniste, wiecie, te takie, co mają ziarenka już, aczkolwiek też ją wypiję. Okej, od razu sobie posłodzę. Właśnie czekam, ma ktoś w ogóle się zjawić do tej wody, bo wczoraj zgłaszałam to wieczorem. Także zobaczymy, nie wiem, czy ktoś się dzisiaj zjawi. Jeszcze nikt do mnie nie dzwonił, nikt się nie odzywał, ale w międzyczasie, zanim się woda zagotuje, pokażę Wam, co dzisiaj zostałam, co dzisiaj normalnie mi przywiózł kurier, no. Jak byłam w domku, zobaczcie. Taka piękna róża w takim dzbanku już od razu. No, tu w ogóle moja pielęgnacja stoi. I taka karteczka. No, takie piękne coś dostałam. Czyż nie piękne? Bardzo, bardzo ładne, także Tomcio, buziaki, dziękuję Ci bardzo. Tak, dostałam oczywiście od Tomka, no to nie muszę mówić chyba od kogo. Chyba raczej. Dobra, czekajcie, stawiam Was z powrotem. Także mega, mega niespodzianka. Nie ukrywam, że po cichaczu gdzieś tam kminiłam sobie, bo podczas live'u zapytał się numer domu i tak mówię, na pewno nie jedzie, bo jakby jechał, to przecież wie, gdzie jechać. I tak sobie pomyślałam, coś zamówił, ale tak wiecie, no live life'em i w sumie nawet o tym nie myślałam. A potem tak się zaczęłam zastanawiać, co on mógłby zamówić. I przez 1/100 sekundy przeleciało mi akurat właśnie, że może kwiaty jakieś, bardziej, że ostatnio coś rozmawialiśmy na temat kwiatów i właśnie nawet ja mówiłam, że o, już mi moje więdną, no. A ja uważam, że jak kobieta ma mężczyznę, to mężczyzna powinien tak zabiegać, żeby kobiecie nigdy nie więdły kwiaty i jak nawet już jedne więdną, to żeby już za chwilę były drugie. No, tak uważam. A co? My tak samo się staramy przecież, tak? Że jak coś, nie wiem, coś im się kończy, to o nich dbamy, kupujemy jakieś na przykład, nie wiem, kosmetyczne rzeczy albo jakieś ubraniowe. No w ubraniowych to się nic nie kończy, nie? Chyba że po prostu nam się nudzi, to wymieniamy, ale tak, ale my dbamy, więc oni też się dbają, a co? I co? Jeżeli chodzi o dzisiejszy ciąg dalszy, to nic się chyba już nie będzie działo. Na pewno zabiorę Was zdecydowanie jutro. Jutro chcę Was zabrać do stoku. Mam straszne parcie, czuję się jakoś niefajnie, że Was zaniedbałam, słuchajcie, poprzez z powodu ostatniego weekendu, czyli tego, co byliśmy w Iwszym, dlatego, że nic Wam nie nagrywałam. Nic Wam nie nagrywałam. No w sumie w tym Cheltenham, jak byliśmy, też takie te bieganie było z dziewczynami, że mało co Wam w sumie w sklepach nagrywałam i trochę mi brakuje takiego shop tour, no brakuje mi troszeczkę znowu gdzieś wejścia, przemycenia, wiecie, kamerki, bo wiecie, że nie wolno, więc przemycam kamerkę czasami, jak coś się, wiecie, wiem, że nie mogę się nawet odezwać, to staram się gdzieś tam kamerować, a potem Wam wstawię dźwięk, więc chociażby tak, no i wybieram się, tyle się wybieram, słuchajcie, na ten Festival Park, że może w końcu jutro się uda, czyli chcę pojechać tam właśnie do tego dużego Bootsa. Obok jest też New Look, więc też bym zajrzała, jest outlet, także mam ochotę, pomimo oczywiście, przepraszam, iż odkładam na zabieg, to mimo wszystko jestem mega ciekawa, znowu jakieś nowości, tam jest szafa Nyxa, której nie ma tutaj w stoku, więc, znaczy w stoku, Boże, na Hanley, czyli w Potterisie i bardzo chciałabym do niej zajrzeć. Bardzo jestem ciekawa tego produktu, tego glitter, coś tam, co aplikujecie z Nyxa, a potem na to właśnie jakieś takie świecące rzeczy, więc no zobaczę. Także no jestem jakaś taka, wiecie, żądna czegoś znowu nowego, mimo iż naprawdę dość sporo mam nowości, to zawsze gdzieś tam jednak, wiecie, jak coś się gdzieś nowego pojawi, to nie ukrywajmy, że no każda z nas, kurczę, jak się lubimy jeszcze w kosmetykach, a ja jeszcze dla Was uwielbiam robić testy i testować, to mnie korci, żeby gdzieś tam coś sobie sprawić. Nie robię już tego błędu i nie kupuję już na przykład, nie wiem, paletek po 40 funtów, tak jak miałam taki przypływ, pamiętam w tamtym jeszcze nawet roku, czy tam 2 lata temu, co tylko wyszła paletka z Urban Decay, czy tam The Balm, czy nie wiem, co tam jeszcze było, już nie pamiętam, Benefit chyba nie. No to oczywiście chciałam mieć, wiecie, od razu i w ogóle. Nie, ostatnią jaką kupiłam z Urban Decay to była właśnie ta Hit i z tego się cieszę, bo jest to fajna paletka i nie żałuję absolutnie. Natomiast potem już takie, które nabywam, to na przykład właśnie taka, czyli naprawdę niedrogie Revolution Pro, super ekstra, fajny makijaż, bardzo mi się podoba, bardzo widoczny, 6 funtów, słuchajcie, po co 40 wydawać. Nie ukrywam, że zawsze mnie gdzieś korci, teraz znowu będę wyczekiwać już na paletkę Maxineczki, nie mogę się doczekać, ale już to mówiłam, więc się nie będę powtarzać. No i tak stopniowo gdzieś tam coś będę dla Was testować. Także zobaczymy, potestujemy sobie na pewno, tylko po prostu potrzebuję się tak, wiecie, spiąć w czasie bardziej, no, czyli wiecie, mieć taką okoliczność, że nie ma obok dzieci, że ja nie muszę się niczym stresować i spinać w czasie i patrzeć na zegarek, czy się wyrobię, czy się nie wyrobię. Czyli tak jak teraz, wiem, że jeszcze mam z jakieś, nie wiem, pół godziny przynajmniej, no i te pół godziny mogę poświęcić tutaj na gadu-gadu, bo resztę już mam wyrobioną, obiad mam dla dzieciaczków, więc tylko poczekać, aż wrócą ze szkoły. No i tak jak mówię, czekam dzisiaj, czy ktoś przyjedzie do tej wody. Co prawda już dzisiaj nic się nie leje i wydaje mi się, że tam po prostu jakby coś mi przeciekało z tyłu chyba na blacie. No ale tak czy siak, niech lepiej ktoś to obejrzy, niż potem znowu ma się coś zalać i będzie może, nie daj Boże, na mnie. Także co? Ja z Wami się będę żegnać. Ja myślę, że to nam wystarczy. Jeżeli chodzi o dziś się już więcej nic nie będzie działo. Przyjdą dzieci, zjemy obiad. Ja na pewno coś tu poogarniam. Może coś właśnie posprzątam już sobie dzisiaj, żeby jutro nie musieć. Jutro chcę poświęcić się definitywnie vlogowaniu. Zobaczę, jak to pogodzę z dziećmi. Na pewno muszę też na pocztę, mam coś do wysłania. No i prawdopodobnie może będę też musiała zamawiać kuriera. Także tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że takie vlogi Wam się bardziej podobają niż te takie stacjonarne filmy i że chcecie ich więcej. Jeżeli tak, to oczywiście piszcie w komentarzach pod tym filmem. I co, jeżeli macie jakiekolwiek zapytania, to wiecie, gdzie pisać, wiecie. Tu w komentarzach pod filmem, nie krępować się. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Jak ktoś ma urodziny, to oczywiście wszystkiego najlepszego. No i co? I słyszymy się jutro. Odzywam się do Was już jutro. Buziaki. Bajo!